Wykroty to jedna z najrozleglejszych wsi powiatu bolesławieckiego, która może się pochwalić historią sięgającą połowy XIV wieku, kiedy to cesarz Karol IV podarował Wykroty Luterowi von Penzig. Ale my dzisiaj nie będziemy sięgać aż tak daleko w przeszłość. Skupimy się na tym, co było tu jeszcze przed wojną, a o czym niewielu wie, tylko dlatego, że odwiedzane jest głównie centrum wioski. Tymczasem okolice także mogą okazać się interesujące. My dzisiaj jesteśmy w takiej dawnej kolonii, która się niegdyś nazywała Karlsdorf. I ciekawostką tej kolonii było to, że tu stała restauracja. Restauracja powietrzna, tak to można w skrócie przetłumaczyć, a więc na pewno była jakaś duża część tarasu, która umożliwiała na wolnym powietrzu korzystanie z różnych dobrodziejstw, które proponowała ta knajpa. A dzisiaj, będąc tutaj, kiedy już śnieg topnieje, możemy też pokazać to, co ktoś chyba z wykrywaczem chodząc w tej dawnej knajpie wyciągnął z gruzów, ponieważ jak widać nie ma tej restauracji, zostały fragmenty fundamentów, ale też takie ciekawe przedmioty. I to jest jeden z tych ciekawszych przedmiotów. Przedwojenna łyżwa, taka, którą można było przypinać do butów. Starsze osoby na pewno jeszcze pamiętają, że po wojnie takich łyżew się mnóstwo tutaj pałętało. A jest taki ciekawy też tutaj otwór w dolnej części płozy. To chodziło o to, że wtedy można było przełożyć pasek bądź jakiś chociażby sznurek i można było tym jeszcze na bucie zapinając usztywnić przy okazji całą tą konstrukcję do jazdy po lodzie. No takie elementy, które są oczywiście wszędzie, to jest fragment zawiasów. Ta część była wbudowywana, zresztą widać to po tej ogromnej ilości pozostałości cementowych. Kolejna sprawa, nóżka od jakiejś wanny, najprawdopodobniej od jakiegoś pojemnika. Tak jak wspominałem wcześniej, te wszystkie przedmioty były wydostane tutaj przez któregoś z poszukiwaczy. Zresztą... Ale zobacz, tutaj jest ciekawa rzecz. To musiał być jakiś... Popatrz, tutaj jest jeszcze wzór zachowany. To musiała być albo z pieca taki jakiś popielnik, albo może w łazience to służyło na mydło, czy... To podejrzewam, nie, że podejrzewam, że to jest po prostu przykrycie od jakiegoś pojemnika rzeczywiście, bo to było przykrywane. No to są kuchenne rzeczy. Tak, ale popatrz, tutaj się wieszało jakieś ręczniczki, a tu były uchwyty na pokrywki. To nie jest zbyt różne od dzisiaj znajdowanych przedmiotów. A to, co tu, do czemu to służyło? To są resztki od różnego rodzaju lamp. Tylko, że nie wiem, dlaczego to tak zostało rozbite. Natomiast najciekawszym bodaj przedmiotem jest ta część wykonana z mosiądzu. Ona ma oczywiście różnego rodzaju napisy, parowe jakieś tam urządzenie, bo tylko można tutaj część pierwszą przeczytać, damp. A kuchenka taka spirytusowa. Bardzo możliwe, że to była kuchenka. Coś takiego było kiedyś. Że to jest taki pojemnik. Tak. Jedno jest pewne, przedmioty te mają jakiś związek z działającą tu przed wojną gospodą. A jaki związek może mieć ten kawałek ceramiki? Hoffmann. Fragment jakiejś ceramiki. Ale ktoś ciekawy tak Hoffmann. Właśnie nie wiem, to na pewno nie jest dachówka. Nie. To nie jest na pewno rura, ale ciekawe, czemu to służyło. Ale to miało być chyba wer. Hoffmann to jest ta ceramika na kościuszki, ta stara. Tak, tylko... Oni specjalizowali się w kamionkowych rurach, w jakiejś tam w armaturze takiej sanitarnej. Może to jest... To na pewno gdzieś stamtąd. Tylko, że ciekawie tak odtłuczone, że akurat widać ten główną część napisu. W momencie, kiedy nie ma jeszcze bujnej roślinności, doskonale widać zarys fundamentów. Była to duża gospoda, knajpa i te wszystkie krzewy, które wyrosły na gruzach, jakby dzisiaj no, chyba maskują bardzo dobrze te pozostałości. Przyroda zawłaszcza sobie teren po dawnej gospodzie. Ruiny budynku i przedmioty, których zapewne jest tu jeszcze sporo, toną pod kolejnymi warstwami liści i gałęzi. Ciekawostką związaną z polami pod Wykrotami jest pole, które zostało określone takim mruczącym, czy brzęczącym, czy chrumkającym polem.
I prawdopodobnie związane było to z tym, że ponieważ to teren pomlokły służył dobrze różnego rodzaju żabkom, które tu się chętnie gnieździły, więc te one gdzieś wieczorami wydawały taki pomruk słyszany z daleka. I w ogóle ta część blisko lasu, ona później po wojnie została nazwana pod Czerną. Ta część blisko lasu była bardzo urokliwa, bardzo malownicza i w związku z tym uruchomienie tej restauracji powodowało, że ludzie chętnie tu przyjeżdżali właśnie odpoczywać. I ta restauracja stąd miała wielu klientów i chętnie była odwiedzana. Być może to właśnie w takich kubkach pijano tu poranne kakao. Przy nim w ziemi tkwiła buteleczka po jakimś syropie albo innym lekarstwie. Gospoda nie stała na odludziu. W pobliżu były też inne budynki mieszkalne. Te, które miały więcej szczęścia, stoją tu do dziś, służąc obecnym mieszkańcom Wykrot. Ciekawostką też kolejną jest to, że ten teren według wielkiego prawdopodobieństwa, oczywiście nie ma pewności absolutnej, to był właśnie teren, gdzie ustawiono taras. Widać tam fragmenty jeszcze miejsc, na którym się ten taras opierał. Tu są dwie piwniczki, które wyglądają spod śniegu, spod tego całego dzisiaj takiego zgnojonego właściwie już przykrycia trawą, ale ciekawostką też jest to, chociaż to może zaprzeczać jakby miejscu posadowienia tarasu, bo raczej nikt przy gnojowniku tarasu by nie umieszczał. To raczej jest tylko takie domniemanie chyba jednak błędne, ponieważ w pobliżu z kolei się znajduje taki silos na gnój. Zresztą przy restauracji prowadzona była normalna działalność gospodarcza. Widać tam troszeczkę dalej kolejne fundamenty. To jest cały obszar. Tak, mógł być bliżej drogi. Ale co jest jeszcze bardzo ciekawe, dzisiaj śladu żadnego już po tym nie ma. Tu w pobliżu też była strzelnica. Kolejna już, bo duża strzelnica w Wykrotach była w innym miejscu, ale tutaj na tych polach była zlokalizowana szczelnica, z której mogli korzystać ci, którzy odwiedzali tą restaurację. Jakby na to nie patrzeć i z której strony by nie patrzeć, wszędzie roztaczał się efektowny widok na pobliski las. Tutejsi mieszkańcy nie znają szczegółów dotyczących przedwojennej restauracji, choć od czasu do czasu docierają do nich szczątkowe informacje przekazywane przez przyjeżdżających tu mieszkańców przedwojennego Waldau. Rozmawiałem z tym panem z Niemcem, który tu mieszkał. To była praktycznie jedna rodzina. Całość tego obiektu. Oni pracowali na folwarku, a tu się zrobił taki, jak powiedzmy, taki mały. Ale coś mówił na temat wojny, jak to wyglądało, jak nie, wojna? Nie, on był bardzo, bardzo młodym człowiekiem podczas wojny. On pamięta tylko szczegóły. Opowiadał na przykład ten pan, jak budowali w Wykrotach ten basen, co tam jest, nie? Że im podczas nalewania wody pękł, im i później to zostawili, źle był skonstruowany. To drzewo, tego modrzewia zasadził, przyjechał, przytulił go. A to ile on mógł mieć lat teraz, jak był? Chyba taki był, że już ledwo chodził o laseczce, praktycznie go prowadzili. Ale na temat, proszę powiedzieć, zajmowania przez Sowietów tego terenu nic nie mówił? Nie, nic nie mówił. Wie pan, bo tutaj były, z tego co ja znalazłem w dokumentach różnych, to tutaj część uciekła, zdążyła Niemców uciec, a część to tutaj strasznie się obeszli. Moja mama mieszka w Nowogrodzcu i oni się mijali z tymi Niemcami. Jeszcze mieszkali Niemcy na Strychu, a oni już na dole zajęli budynki i 5, 6, 7 lat. A mama jest repatriantką z Jugosławii? Tak. Bo to w większości tak... Z Nowego Martyńca. A one się z mamą jako dzieci bawiły. Ona Niemka, a mama Polka, jak przyjechały tutaj. I teraz niedawno przyjechała przed śmiercią, chciała jeszcze zobaczyć, spotkać się. I właśnie ona opowiadała, jak. Najpierw zostały zgwałcone przez SS. Miesiąc czasu, całą zimę żyli w Nowogrodzcu w lasach. Uciekli przed SS-manami. Wrócili, trafili na ruskich. I Ruscy to samo. Poprawka. Jednowa, tak? Było, oni mieli bardzo dużą ceramikę taką, jak wjeżdża pan do Nowogrodzca, tak, po tak, prawej tam, stronie taka ruina ceramiki, to oni tam właśnie mieli. I tam, gdzie koło parku na Mickiewicza, tam właśnie był taki ich, powiedzmy, no niby pałac, to nie był pałac, ale tak. Tam było i piękne pianino takie porządne i fortepian i mama opowiadała, narty, takie różny sprzęt. I tam, gdzie szkoła w Nowogrodzcu jest, to była szklarnia, jedna wielka szklarnia. Ogrodnictwo. Teraz jak brat robił dach w Nowogrodzcu,
to znaleźli te listy przewozowe, bo tam produkowali ceramikę. Niemieckie listy, jakie korespondencje między firmami, które kupowały te garki. To do muzeum trzeba by było dojść. On to tak właśnie znalazł. I było właśnie takie śmieszne, że oddali partię garków, a ta druga strona nie miała czym zapłacić i zareklamowali, że dużo kurzu było. Na I to i zawarło. Ale wie pan co, bo jeszcze mam takie pytanie, bo z tych osób, które tutaj mieszkały, to mówi pan, że później po wojnie się już nikt nie pojawił, oprócz tego jednego jeszcze człowieka. Tam ostatni dom był, w zeszłym roku było państwo, ale to był chyba już syn tego właściciela, już następne pokolenie. Nie za bardzo, niewiele wiedział, po prostu chciał przyjechał zobaczyć. A proszę powiedzieć, oni nic nie mówili na temat pochowanych tutaj gdzieś pomordowanych ludzi? Nie, nic. Ktoś takie plotki rozsiewał, że tu gdzieś był pochowany ktoś, a on zaprzeczył, że nie, tu nie było nikogo pochowanego, nikt tu nie zginął, że wszyscy, którzy byli pochowani, to byli tam na cmentarzu pochowani, tu takiego czegoś grobu nie było. Wykroty to była przed wojną samowystarczalna wioska, do tego o wiele większa niż obecnie. Tutaj życie się toczyło w obrębie tego, tak jak dzisiaj każdy jedzie do miasta gdzieś tam. Tu, tak, było. Ta restauracja też. Fabryka silników, restauracja, więzienie było w Wykrotach. Tak, to ja... 3000 ludzi mieszkało w Wykrotach, gdzie teraz tyle nie ma. To... Oczywiście, a ta fabryka, wie pan, ona też później produkowała coś na potrzeby wojenne w czasie, bo to ona troszeczkę dalej tam jest. Tu, gdzie modrzew, teraz ta sosna tu stoi, tam rozbieraliśmy, takie gospodarstwo było i znaleźliśmy skrytkę niemiecką. I co ciekawego było? Garki były, słoiki, drut miedziany, osełki, kosy, takie rzeczy, które nie mogli zabrać. Nie zabrano także tych przedmiotów. Jeśli się jest w miejscu, gdzie mieszkali ludzie, to trudno się dziwić, że znajduje się takie różne... Stary pogrzebacz. To chyba nie wiem, czy to, może to jest pogrzebacz, ale to może też być coś, co się zamykało drzwi po prostu na pewną szczelinę. Pogrzebacz służy różnym celom, tak? No i widać stary nóż. Ale popatrz, jak rączka ciekawie zrobiona. No. Z jednej części, czyli kowal musiał to chyba... Ale nie są to na pewno artefakty średniowieczne. Dziś te przedmioty mają jedynie wartość sentymentalną, ale nie wszystko, co stare, straciło swoją przydatność. Przykładem jest ten oto transformator. Chociaż kolonia była odsunięta dość daleko od głównej drogi przebiegającej przez Wykroty, to jednak i tutaj doprowadzono bardzo wcześnie prąd. Dzisiaj o tym takim zelektryfikowaniu świadczy stary budynek transformatora, zresztą o konstrukcji dość ciekawej, w górnej części wykończonej drewnem. I te kępy drzew, które tutaj w pobliżu widać, pomiędzy polem sterczące, to są też pozostałości po kolejnych gospodarstwach, które zostały zniszczone. Mieszkańcy dawnego przysiółka czy kolonii Wykrot pamiętali, że między innymi ich ojcowie brali udział w budowie tego basenu, który tutaj służył dzieciom w Wykrotach, no zresztą nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Niestety w czasie tego konstruowania niecki okazało się, że ktoś nie wyliczył dobrze mechaniki gruntu, później się ta cała skorupa betonowa zarwała, trzeba to było poprawiać. W kolejnych latach basen służył bardzo dobrze, zasilany zresztą wodą z potoku. To, co dzisiaj zostało po tym obiekcie takim rekreacyjno-sportowym, możemy zobaczyć. To są te właśnie trawy rosnące na brzegach takiego obetonowanego zbiornika, który zresztą ten zbiornik miał kiedyś też dno trwałe z betonu wykonane. Basenu dawno nie ma i niestety dzisiaj mieszkańcy Wykrot, jeżeli chcą korzystać z takich właśnie sportowych działań jak pływanie, muszą jechać do Bolesławca albo korzystać z glinianek. Warto zwrócić uwagę, że to kąpielisko było naprawdę duże. Właściwie cały ten akwen, no nie wiem, tak na oko biorąc, to miał kilkadziesiąt metrów, nie wiem, na blisko 100, czyli lustro wody pozwalało na jednoczesne korzystanie z uroków takiej właśnie kąpieli bardzo wielu ludziom. Nie wiem, dlaczego te wszystkie obiekty doprowadzono do takiej ruiny, jak dzisiaj możemy tutaj to obserwować. Natomiast warto wspomnieć, że kiedyś to, co mówią znający historię Wykrot, mieszkańcy dzisiejsi. W tej miejscowości mieszkało około 3000 osób. To było prawie miasteczko niewielkie. I na pewno taki basen no, cieszył się dużym powodzeniem. Można domniemywać, że w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ta taka sterta tych śmieci to jest to, co zrzucono na dawne zejście do wody. Ale akurat teraz bardzo dokładnie widać czytelny zarys
tych wszystkich betonowych obramowań. Jeszcze kilka lat temu nawet nie było tej bogatej roślinności, która chętnie korzysta z takiego zawilgoconego terenu, zabagnionego. Przed chwileczką spotkani mieszkańcy, młodzi, wykrot powiedzieli, że mają nadzieję, że może kiedyś ten obiekt wróci do dawnej świetności i będą mogli tu przybywać i tutaj odbywać jakieś swoje takie wypoczynkowe, rekreacyjne zawody. W doskonałym stanie zachowało się jedno z zejść do wody. Są nawet schodki, tyle że dziś prowadzą w gęstwinę sitowia. Wprawdzie można stąd dostrzec drugi brzeg, ale z dotarciem tam byłby problem. Woda w niewielkiej rzece jest bardzo czysta i można zobaczyć, że tutaj w tych betonowych obramowaniach koryta są miejsca, gdzie stawiano specjalne zastawy i stąd woda poprzez te różne takie urządzenia, no nie za bardzo skomplikowane, trafiała właśnie do basenu. Stąd też woda w basenie nie musiała być pompowana z żadnych innych źródeł. Szkoda, że to wszystko jest zniszczone. Natomiast jeżeli chodzi o takie wykorzystanie w ostatnim czasie, bardzo wiele bobrów tutaj grasuje. Widać podgryzane drzewka, widać te pnie, które zostały właśnie w taki sposób przez nie zaznaczone. Bobry nie zapadają w zimowy sen. Od jesieni zapasy żeru na zimę magazynują pod powierzchnią wody. Zimna woda działa jak chłodziarka, dzięki czemu przez całą zimę mają dostęp do świeżego pokarmu i dzięki czemu są aż tak pracowite, często aż nadto, stanowiące zmorę dla rolników. Oczywiście bobry kiedyś stanowiły tutaj coś naturalnego. Był później taki okres, kiedy tych gryzoni nie było wcale, ale po takiej specjalnej fali troski o te piękne zwierzęta, no dzisiaj one czasami mogą być szkodnikami. Tutaj w wykrotach, przy tym dawnym basenie widać bardzo dobrze to, jak potrafią operować, co potrafią robić i między innymi drzewa, które się wydają się być odporne na takie właśnie zabiegi tych zwierząt, no jednak poddają się ich mrówczej pracy. Z czasem po podgryzieniu mogą paść i rzeczywiście stanowią wtedy problem, ponieważ są tutaj zatory na strumieniu. W pobliżu wykrot funkcjonowała niewielka fabryka, oddalona od głównych zabudowań. Wszystkie informacje, które można było na ten temat uzyskać, pochodzą niestety od mieszkańców jeszcze niemieckich, później Polaków. Ponieważ tutaj produkowano jakieś elementy uzbrojenia, więc zapewne nie ma dzisiaj możliwości, przynajmniej na razie, dotarcia do ścisłych takich dokumentów, które mogłyby wskazać na rodzaj produkcji. Z rozmów tych, którzy słyszeli coś od Niemców, to nie jest niczym potwierdzone, to mogą być tylko takie konfabulacje. Wynika, że produkowano tutaj jakieś części samolotów, ponieważ w Bolesławcu w zakładzie Concordia produkowano także elementy płatowców OKF-109, to być może i tutaj jakieś tam drobne detale wykonywano, ale to są wiadomości niepotwierdzone. Najlepszym takim wspomnieniem o tych zakładach są wielkie drzewa, które tutaj rosną, które wskazują na wiek tej fabryki, która znacznie wykracza poza rok między 1939 a 1945. Niemniej te pozostałości, które tutaj znajdujemy dzisiaj, no są naprawdę skąpe. Chociaż można się domyślać, że ze względu na utajnianie wszelkiej produkcji służącej działaniom militarnym na potrzeby armii niemieckiej, na pewno dzisiaj nie są łatwe do rozszyfrowania. Stąd też postaramy się pokazać to, co zostało, bez zbędnych komentarzy, które by mogły wskazywać, co tu produkowano w czasie wojny. Pozostałością po fabryce są też miejsca, gdzie najprawdopodobniej musiały być różnego rodzaju pomieszczenia dla pracowników. Socjalne, tak. I chyba tutaj gdzieś musiały być też toalety. Widać szambo duże, które zostało, tak, otwór odpływowy. No i te kafelki, które w tym miejscu były zamontowane. A więc fabryka nie miała takiego charakteru doraźnego, tylko była porządnie przygotowana. Zresztą patrząc na rozległość tych ruin, a to jest kilkaset chyba metrów nawet kwadratowych. Ale tutaj na mapie jest wyraźnie zaznaczone. Na mapie jest, tak, to są bardzo duże. To są tutaj te obiekty fabryki. I ona była dosyć rozległa. Tak. To jest jedna z kolejnych takich chyba tajemnic Wykrot i naszego powiatu bolesławieckiego.
Imponuje rozległość ruin dawnej fabryki, zniszczonych fundamentów, pozostałości po różnych zabudowaniach i jest tu mnóstwo. Dziś trudno byłoby dokładnie przyjrzeć się każdemu z osobna. Tutaj na przykład znajdujemy jakieś kolejne obiekty mające przepływy dołem. Nie wiem, nie ma tutaj żadnych ścieków. Zobacz, raz, dwa, trzy, to jest czwarty etap jakby tutaj jakiegoś... Tego stopniowego wykorzystania czegoś. Znaleźliśmy tutaj takie półłokowate jakieś tam przepływy. Nie wygląda na to, żeby tutaj jakiś strumień docierał tak wysoko. Niemniej to jest fragment, nie wiem, siłowni jakiejś, może innego jakiegoś budyneczku, który krył urządzenia, ale stąd widać dalej rozległe tak, tych ruin. I to jest jedyny czas, w którym te resztki śniegu pozwalają rozpoznać, jak daleko poza granicę te, w których tutaj jesteśmy, sięgają te ruiny. Jedno jest pewne, fabryka była duża, a nawet bardzo duża. Na każdym kroku, natrafiając na kolejne pozostałości po przedwojennych budowlach, pojawiają się nowe wątpliwości i pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Tutaj ta okrągła studnia to może być coś, co służyło kiedyś do rozdrabniania materiałów, ale ciekawe, że takie są tutaj u podnóża, trochę niebezpiecznie dzisiaj na tym stać, bo to jest śliskie, jakieś takie pojemniki, prawda? Tak, ale zobacz, do każdego pojemnika prowadzi otwór, którym... Doprowadzano coś tutaj. Doprowadzano i to zobacz, bo tu jest jakby najwyższy poziom i to jest, są cztery poziomy, które schodzą coraz niżej. W tym drugim poziomie mamy tak jakby jakieś młynki czy coś takiego. Mogło to tak mogło być, no. Ale stąd dopiero widać, dokąd sięgają ruiny tej fabryki. Duże zbiorniki wodne świadczą o tym, że do produkcji potrzebowano tu dużych ilości wody. Ta zarośnięta dziś niecka to tylko jedna z kilku, w które zaopatrzona była fabryka. Powyżej jest następny podobny zbiornik. Podobny, ale o wiele większy. Jego rozmiary są imponujące. Czym zajmowali się pracownicy fabryki, dla których tak starannie przygotowane były pomieszczenia socjalne? Odpowiedź na to pytanie przy tak znikomych dziś pozostałościach po fabryce jest niezwykle trudna.